Na relacje zaprasza agencja kreatywna Makumedia. Kreatywność wspierana technologią. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Są takie chwile w życiu, kiedy coś się kończy i coś się zaczyna. Dzisiaj jesteśmy właśnie w takiej chwili, gdy kończy się, mówiąc górnolotnie, misja trenera Banasika w Radomiaku Radom, natomiast następuje nowe otwarcie. Bierze się do pracy nowy trener, pan Mariusz Lewandowski, z nadzieją, że tchnie w zespół nowego ducha, że spowoduje to swego rodzaju katarsis, to może za duże słowo, ale spowoduje, że nowe siły wstąpią w zespół. Jak wiemy, trener Banasik zrobił ogromną robotę i czapki z głów, wielki szacunek za to, czego dokonał przez te 4 lata. W ogóle już 4 lata, nie tylko w polskich ligach, to jest wynik rzadko spotykany. I od razu na wstępie chciałbym się podzielić taką impresją, że przez te 4 lata nawiązały się relacje nie tylko pracodawca i pracownik, ale mogę bez kozery powiedzieć, że nawiązała się po prostu przyjaźń z trenerem Banasikiem. No ale czasami niestety trzeba podjąć trudne decyzje, które będą powodowały, że dobro najwyższe, jakim jest klub, no, będzie miało po prostu z tego pożytek. I tak, proszę patrzeć na tę decyzję, którą podjęliśmy. Dziękuję, panie prezesie. O zabranie głosu poproszę współwłaściciela klubu, pana Pawła Redzowicza. Witam. Witam wszystkich na konferencji. Chciałbym powitać serdecznie pierwszego trenera Radomiaka. Życzyć powodzenia. Dziękuję. To wszystko. Dziękuję. Witam wszystkich serdecznie. Przede wszystkim chciałem podziękować za zaufanie, bo nie jest łatwo podejmować też takie decyzje po tym, co tutaj prezes powiedział, zrobił dla Radomia, dla wszystkich kibiców trener Banasik, bo naprawdę zrobił kapitalną pracę. I chciałoby się to kontynuować, to żeby w tym mieście, dla tych kibiców, już niedługiej odległości będzie nowy stadion, żeby ta drużyna się rozwijała, ta drużyna pokazywała ten potencjał i grała jeszcze ambitniejsze cele miała przed sobą. Ja jestem trenerem bardzo ambitnym i tak też bym chciał, żeby zespół miał taką filozofię i takie podejście, żeby naszą grą wszystkich kibiców tutaj cieszyć i radować. Także od dzisiaj przystępujemy do pracy. Na pewno też dużo będziemy tutaj rozmawiać z zawodnikami, żeby dotrzeć do ich potencjału, bo naprawdę jest tutaj dużo materiału do tego, żeby osiągać lepsze wyniki. Dziękuję, trenerze. Panie prezesie, ukazała się informacja w kontakt w Ulefii, ale dokąd konkretnie? Może pan prezes zatem podać? Kontrakt jest tak zwany 1+1 i to powinno chyba, taka informacja powinna wystarczyć. Nie, no,
Kontrakt jest 1 plus 1. Panie trenerze, pytanie o historię meczów między Termaliką, kiedy pan pracował Radomiakiem, bo wyraźnie na pana korzyść przemawia, na korzyść Termaliki. 4 mecze, 2 zwycięstwa nad Radomiakiem, 2 remisy. Jak pan postrzega teraz zespół Radomiaka? Czy jest szansa coś do końca sezonu wygrać jeszcze, jak to robi? To nie jest tak, że teraz postrzegam zespół Radomiaka. Już od dłuższego czasu żeśmy dziś rywalizowali między sobą w pierwszej lidze, czy też w ekstraklasie. Jak tak powiedziałem, ten zespół ma bardzo dużo potencjału, bardzo dobrych zawodników i widzę, że tutaj mogę jeszcze więcej z nimi popracować, żeby pokazywali lepszą grę. Bo to jest moje zadanie, na pewno do tego będziemy zmierzać, żeby ta gra wyglądała zdecydowanie lepiej i wyniki. Panie prezesie, pytanie o trenera Ernesta Banasika. Pojawiła się informacja, że dostał propozycję pozostania w klubie. Czy może pan prezes odpowiedzieć, jaką propozycję i czy ewentualnie pan trener przyjął tą propozycję? No, sprawa jest świeża, ale rzeczywiście zaproponowaliśmy współpracę trenerowi Banasikowi. Ja mam nadzieję, że on zgodzi się. No, poprosił o chwilę do namysłu, ale jest pozytywnie nastawiony do pomysłu. Proszę mieć świadomość, że ta decyzja o zakończeniu współpracy jako trenera pierwszego zespołu była wypracowana praktycznie wspólnie z trenerem. To po prostu było głębokie przemyślenie i też nie było to zrobione na gorąco. Próbowaliśmy jeszcze dać czas drużynie, żeby trener spróbował jeszcze odbudować, bo wiemy, że na wiosnę no po prostu rezultaty były fatalne, bo praktycznie jesteśmy na przedostatnim miejscu. Gdybyśmy tak dalej grali i nie mieli punktów z jesieni, to byśmy po prostu spadli i trzeba było jakoś reagować i fajnie, że tak jak wspominałem, że mamy takie relacje z trenerem Banasikiem, że mogliśmy wspólnie wypracować, że taka decyzja, aczkolwiek no wiadomo, że bolesna, ale per saldo po prostu wyjdzie na korzyść klubu i że to spowoduje, że będzie łatwiej budować przyszłość. Proszę pamiętać, że ten efekt Beniaminka skończył się. Mówiąc kolokwialnie, Liga Ekstraklasa nauczyła się Radomiaka. I widać to było, że z meczu na mecz po prostu jest coraz gorzej. I tak prawdę mówiąc, nie bardzo było widać, jak wybrnąć z tej sytuacji, bo w mojej ocenie to nie jest specyfika ani Radomia, ani Polska, ale to na całym świecie tak się dzieje, że często jest potrzebne świeże spojrzenie na zespół. Jest potrzebna nowa siła witalna, bo po 4 latach, no nie ukrywajmy, następuje zmęczenie materiału. Praca w piłce nożnej na takim etapie, na takim poziomie z tymi samymi zawodnikami przez 4 lata musi spowodować pewne zatracenie chemii i najczęściej wyjściem z sytuacji jest po prostu tchnienie nowego ducha w zespół i to właśnie próbujemy zrobić. Poza tym dajemy czas nowemu szkoleniowcowi na to, żeby przyszły sezon przygotować się i żeby to, co pan trener wspomina, ambitnie walczyć o wyższe cele. Jest zwykłym posługiwać się takim powiedzeniem, że żeby nie było tak, że drzewa umierają stojąc, że będziemy mieli grzech zaniechania. Uważam, że po prostu gdy coś się złego zaczyna dziać, trzeba działać, a nie czekać, aż się zupełnie rozsypie. I oczywiście przerysowuję, żeby była jasność, bo bardzo doceniamy to, gdzie jesteśmy, bo nie ukrywajmy, że to miejsce, jakie zajmujemy, to jest ogromny sukces. No, jest w tej chwili 7 zespołów w Ekstraklasie, które są, mówiąc w cudzysłowie, zamieszane w spadek. My mamy ogromny komfort, że
że nie jesteśmy w tej grupie i to jest zasługa tego, co się działo w klubie i tego, co robił między innymi trener Banasik. Także to nie jest tak, że jakaś czarna rozpacz i jakieś takie gwałtowne, nieprzemyślane ruchy. Nie, to jest po prostu próba wydobycia się z tego no, dużego dołka, a jednocześnie próba ugrania czasu na to, żeby przygotowywać się do nowego sezonu. I nie ukrywam, że mam nadzieję, że trener Darek Banasik nam pomoże w tym, że pomoże przy tworzeniu kadry na przyszły sezon. Maciej Piotrowski, mam pytanie do trenera, witam serdecznie. Trenerze, wiadomo, że trener Dariusz Banasik wśród kibiców zwłaszcza no już ma taką tutaj rangę legendy, można powiedzieć, ciężko pewnie będzie wejść tutaj w jego buty. Jaki pomysł właśnie ma trener przede wszystkim na grę, na styl zespołu, żeby tych kibiców też do siebie przekonać? I czy trener ewentualnie już ma jakieś pomysły odnośnie sztabu szkoleniowego, swojego i tak dalej? Jeśli chodzi o, tak pan wspomniał, o trenera Banasika tutaj, to wiadomo, no jest legendą dla kibiców, dla tego miasta, dla tej społeczności i tutaj nie ma co obijać bawełny. To trzeba tylko jeszcze raz przyklaskać i podziękować to, co zrobił. Oczywiście mam pomysł na zespół, muszę też jak najszybciej poznać zawodników, stąd też na pewno te mecze, które zostały, będą bardzo ważne, w sensie takim, żeby poznać zawodników na następny sezon, czy też z którymi po prostu się rozstaniemy i będziemy szukać wzmocnień na poszczególnych pozycjach. Żeśmy już rozmawiali tutaj bardzo na ten temat i pomysł jest. Chciałbym też jeszcze przedstawić to zawodnikom na treningu, żeby jak najszybciej mogli poznać moją metodykę pracy, jak również poszczególnych formacjach zachowania boiskowego. Także tutaj będzie na pewno dużo roboty do zrobienia, ale to nie jest tak, że to są jakieś zadania, które piłkarze mogą nie wykonać. Tylko i wyłącznie dobry przekaz do zawodników. Jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy, na dzień dzisiejszy zostajemy tak, jak jest wszystko do tej pory. Ze mną przyszedł asystent Krzysztof Kawałko, a tak wszyscy na dzień dzisiejszy zostają w klubie. Także chcę zapoznać się z wszystkimi zawodnikami, jak również z trenerami, którzy są w zespole, a na resztę to będziemy czekać. Czy trener po, można powiedzieć, nieudanym przygodzie w Niecieczy, przynajmniej jeśli chodzi o wyniki, ma przynajmniej sobie coś do zrobienia? Nie uważam, że była nieudana, bo 2 lata przepracowałem w Termalice, zrobiliśmy kawał dobrej roboty, awans tak samo tutaj jak Radomiak zrobił awans, tak samo kawał dobrej roboty i graliśmy też praktycznie zawodnikami, którzy grali gdzieś tam w pierwszych, drugich ligach i z 8-9 zawodników miało debiuty w Ekstraklasie, też w Termalice i graliśmy naprawdę dobrą, ciekawą piłkę. Mieliśmy bardzo dużo meczy takich, których powinniśmy wygrywać, ale te sytuacje się nie wykorzystywało. Także czasami tak jest w sporcie i tak samo musieliśmy się rozstać też można powiedzieć z bólem z panią prezes. Też była to ciężka decyzja i dla niej i dla mnie, bo chcieliśmy tchnąć też coś nowego, żeby ten zespół ratować i na pewno cenne doświadczenie, które zaprocentuje tutaj w Radomiu. Na koniec pytanie takie, że dlaczego trener zdecydował się na Radomiaka, choć wiem, że kilka też innych klubów interesowało się i składało propozycje. Dokładnie, tak powiem, tak troszkę ostatnie, no takie zwariowane można powiedzieć, było dużo propozycji, ale tutaj właśnie włodarze klubu, bardzo dobra i rzetelna i szczera rozmowa, która mnie przekonała, bo są ambitne plany, które są jasno przedstawione, a mi się to podoba. Nie lubię, może powiedzieć tak, iść na skróty, lubię
dobre, jasne zasady i ambitne plany. Tak jak pan powiedział, nikomu nie życzymy, popatrzmy na siebie. My mamy też robotę tutaj do zrobienia. Jeżeli chodzi o transfery, tutaj żeśmy już rozmawiali i będziemy dalej rozmawiać. A mi się wydaje, że jeżeli chodzi o personalia, nazwiska, no to w najbliższym czasie wszyscy się na pewno dowiedzą. Panie trenerze, jak pan się zapatruje na to, że trener Banasik miałby zostać w klubie i doradzać przy transferach, tak jak tutaj mówił pan Stępniewski? To jest decyzja właścicieli klubu, także ja nie widzę najmniejszego problemu. Żeśmy rozmawiali jeszcze z trenerem przed konferencją, także mamy bardzo dobry kontakt ze sobą, też bardzo dużo cennych uwag przekazał. Także jesteśmy w kontakcie i nie mamy tutaj ze sobą żadnego problemu, żeby współpracować. Tak jak tutaj prezes powiedział, to będzie też ma czas na przemyślenie pewnych rzeczy. Na pewno będzie taka decyzja, która pomoże w rozwoju tego klubu. Także nie da się przejść obok. Dlatego też my mówię, no, szacunek, że taka inicjatywa jest. A co zrobi trener, no to już zobaczycie. No, prezes na pewno zrobił wszystkie starania, żeby było jak najlepiej. No. Panie prezesie, przed meczem z Krakowią trener Banasik mówił o wsparciu zarządu, że je czuje, co się z tym wsparciem stało po tym spotkaniu. To wsparcie zawsze było. To nie jest tak, że wsparcia nie ma. Powtórzę, ta decyzja była wypracowana wspólnie z trenerem Banasikiem i tak na marginesie powiem, że zdaje się, że to nie jest zbyt częste zjawisko, gdy trener w takiej sytuacji przestaje być trenerem pierwszego zespołu, a jednocześnie nie ma z tego tytułu żadnych, mówiąc kolokwialnie, kwasów, czy też złości, czy niedomówień, bo mam ogromną satysfakcję, że w ten sposób to się odbywa, bo to powoduje, że mam przekonanie, że będzie z ogromnym pożytkiem dla Radomiaka. Przypomnę, to dobro klubu jest rzeczą najważniejszą dla nas. I proszę, żeby nie oskarżać mnie o jakieś złe intencje, bo taka fala hejtu, która w tej chwili jest, nie ukrywamy, że tak to się w tej chwili odbywa. Ja mam wrażenie, że podejmuję decyzję, która będzie szkodzić klubowi. Nie po to 6 lat temu tu przyszedłem, żeby temu klubowi szkodzić. Przypomnę panu redaktorowi, że wielokrotnie już skreślał Radomiaka, poczynając od drugiej ligi. Nie chcę wbijać szpilek, bo wolę, jak w przyjaźni się to wszystko odbywa, ale tak tylko delikatnie wspomnę, że wielokrotnie wieszczono, że klub się przewróci, że to na zagładę klubu działamy. Nic takiego się nie stało. Wręcz przeciwnie, uważam, że zresztą wyniki tego dowodzą, że decyzje były podejmowane w sumie prawidłowe i że idziemy w kierunku rozwoju klubu, bo taki mam cel. Prezesie, wątki osobiste pominę, ale zapytam, co pan prezes powie kibicom, bo no, jeszcze wczoraj wydali oświadczenie, w którym dość mocno poparli trenera Banasika. No też ta reakcja w mediach czy gdzieś na mieście no jest jednoznaczna. Czasami niestety trzeba podejmować trudne decyzje, jeśli się zarządza tego typu instytucją, jakim jest klub piłkarski. To nie da się tak wszystko gładko i pięknie przejść. Często trudne decyzje powodują właśnie rozwój i tak to postrzegam. No, proszę wziąć pod uwagę to, co powiedziałem, że klub ciągle się rozwija i że już choćby to, że pan trener Banasik takie
sukcesy osiągnął, to trenera Banasika zaprosiłem do współpracy ja. A czy będzie jeszcze konferencja pożegnalna trenera Banasika, bo uważam, że po tych 4 latach to na coś takiego zasłuży? Na pewno, ale to będzie decyzja trenera Banasika, bo powtórzę, niewykluczone, że będziemy kontynuować współpracę, więc jakby takie pożegnania nie bardzo by miały w tej chwili sens, ale oczywiście zasługi doceniamy i jeśli będzie taka potrzeba, taka wola pana trenera, to oczywiście, że tak się to stanie. Panie prezesie, zapytam jeszcze o trenera Banasik, mało mogę. 30 czerwca 2023, czy klub jest przygotowany na ewentualne wypłacanie poboru do tego czasu? Oczywiście, że tak. No proszę, proszę nie posądzać klubu, że podpisuje nierozważnie umowy. No, jeśli jest umowa, to ona obowiązuje. No i może teraz taki wątek też mój osobisty. Bo pamięta pan prezes tam 2-3 lata temu rozmowę. Chyba już przestałem być kadrowy w tej chwili, tak? Panie prezesie. To do mnie pytanie? Tak, pamiętam. Nie, to ja to ja powiem tak, panie nadredaktorze, jak zwykłem mówić do pana, pomidor. Tak, Maciej Łabrynowicz, TVP Sport, ale ja mam pytanie do pana prezesa, bo pan prezes stwierdził, że to była taka decyzja wypracowana wspólnie i chciałbym tak dopytać, czy to oznacza, że trener Banasik sam stwierdził, że doszedł już do ściany, jeżeli chodzi o współpracę z tą drużyną i nie jest w stanie z niej wycisnąć więcej? Może nie aż tak, że poczuł się jakoś tak zupełnie bezradny, bo Darek Banasik jest facetem bardzo ambitnym i wiemy, że na pewno miał takie myśli, że jeszcze trzeba próbować, że mogłoby się jeszcze zdarzyć, że odbuduje. Ale z drugiej strony również stwierdził, że no niestety zadziało się tak, że zespół, mówiąc tak powszechnie się mówi, że zakopał się i zaczął grać piach i nie bardzo był pomysł na wyjście z tej sytuacji. I stąd cieszę się, bo to świadczy również o trenerze, że no, że mimo tych ogromnych ambicji, to jednak wspólnie doszliśmy do przekonania, że lepszym rozwiązaniem będzie właśnie to, co się stało dzisiaj. A zarząd postawił taką diagnozę, dlaczego Radomiak wiosną wygląda tak słabo, a nie tak, jak to było jesienią? Czy to jest kwestia tego, że ten taki właśnie animusz Beniaminka opadł już, ta taka nadzieja, rzeźkość taka opadła, czy może gdzieś indziej leży przyczyna? Wiemy, że materia, jaką jest klub, a szczególnie w najwyższej klasie rozgrywkowej, to jest materia bardzo delikatna i czasami jest niezwykle trudno rozeznać i znaleźć przyczyny. Gdyby to było takie proste, to zupełnie inaczej wyglądałyby losy trenerów. No tak nie jest. Czasami następuje zbieg wielu niekorzystnych okoliczności i sumarycznie okazuje się, że mimo ogromnych wysiłków, mimo pracy, mimo dobrych chęci, no po prostu nie wychodzi. No i trzeba podjąć działania, no, żeby próbować to naprawić. Moje ostatnie pytanie dotyczy trenera Lewandowskiego. Czym panowie kierowaliście się, decydując się akurat na tego szkoleniowca? I czy wpływ na ten wybór miał fakt, że trener Lewandowski zna się z panem Oktawianem, który tutaj też odpowiada za te decyzje kadrowe w Radomiaku? Nie sądzę, żeby jakikolwiek wpływ miał, aż do tego doszło, żeby Oktawian wybierał trenera. To nie jest jego zadanie. Natomiast nie ukrywam, że mecze, które grywaliśmy, gdy pan trener był na ławce przeciwników, były niezwykle trudne i wiemy z historii, że często bardzo bolesne dla nas. To świadczyło po prostu o klasie trenera i o tym, że potrafi przygotować, potrafi rozczytać przeciwnika i tak też się działo. Oczywiście znowu to jest rynek. Robiliśmy rozeznanie, kto w tej chwili jest potencjalnie dla nas najlepszym wyjściem, najlepszym wyborem. I no to wiemy, że
te decyzje nie są proste, nie są takie łatwe, że mamy tylko jednego kandydata i wybieramy i wszystko będzie cudownie, wspaniale. Zawsze jest element niepewności, zawsze jest element tego, że nie zadziała chemia. Na szczęście z panem trenerem bardzo łatwo się dogadaliśmy i to mnie też cieszy i buduje, że jeśli się zaczyna w ten sposób, bez zacięć, no to dobrze wróży. To jeszcze tak dopytam już naprawdę na sam koniec. Jeżeli nie wybór trenera, to jakie obowiązki ma w klubie pan Oktawian i czy jest pan usatysfakcjonowany jego dotychczasową pracą w klubie? Zawsze musi być element niedosytu, że pracownik powinien dawać zawsze jak najwięcej z siebie i na pewno można oczekiwać jeszcze więcej, ale niemniej mam duży szacunek i bardzo uważam, że robi bardzo dobrą robotę pan Oktawian, szczególnie, że ma bardzo dobry kontakt z zawodnikami, tymi, którzy mówią po portugalsku. Panie prezesie, to ja dopytam jeszcze, czy klub planuje rozwój w jakichś innych kierunkach, mam tu na myśli działy scoutingu, poszerzenie tego sztabu szkoleniowego w przyszłości, zakup tego systemu katapult, o którym już parokrotnie wspomniano. Bardzo byśmy chcieli. Ja uważam, że w tej chwili największym takim krokiem, największym skokiem jakościowym będzie uruchomienie budowy naszego centrum na Koniówce. I że to centrum treningowe pozwoli nam na zupełnie inną jakość zarówno dla pierwszego zespołu, jak i dla akademii. I to, jeśli chodzi o rozwój, traktuję priorytetowo. Natomiast jeśli chodzi o scouting, oczywiście, żebyśmy chcieli bardzo, ale proszę pamiętać, że jesteśmy klubem o jednym z najniższych budżetów i to, co wszystko nam się udało wypracować, to mam ogromną satysfakcję, że zrobiliśmy to właśnie nie za pomocą ogromnych pieniędzy, czyli bardzo optymalnie wykorzystujemy te środki, a dział scoutingu niestety wiąże się z tym, że trzeba wejść o półkę wyżej. Będziemy się starać, jeśli nasze działania spowodują, że okrzepniemy w ekstraklasie, będziemy walczyć o najwyższe cele, to oczywiście następnym krokiem będzie dział takiego scoutingu, oczywiście budowany step by step, jak to mówił jeden z trenerów reprezentacji. Panie trenerze, multum pyta się pojawia, to co kolega Szymon pytał o scouting. Ja zapytam, czy w ogóle sobie trener wyobraża nowy sezon bez trenera przygotowania fizycznego w swoim sztabie? Nie, będzie trener przygotowania fizycznego, motorycznego, także już tutaj będzie kolejny trener też w sztabie, także tutaj proszę się nie obawiać, na ten temat też żeśmy już rozmawiali i wszystko będzie poszerzane, także u mnie w sztabie będzie też trener przygotowania, także bez obaw. Wie pan, tam jest bardzo złożona sytuacja. Wszystko zależy od tego, jakie będą decyzje właścicieli klubów, co dalej będzie z piłkarzami, czy będą rozwiązywać kontrakty. Na pewno ten rynek będzie przez nas obserwowany i oczywiście będziemy patrzeć na tych zawodników, których byśmy mogli sprowadzić, ale to też na pewno nie jest łatwe. Nie jest łatwe z tego względu, że na dzień dzisiejszy nie wiemy też, jak poszczególne zespoły będą na to reagować. Czy będą się po prostu rozwiązywać, czy wznowią ligę, czy ta liga będzie ich przeniesiona do innego kraju. Także na pewno obserwujemy i wyciągniemy wnioski tak, żeby być pierwszymi, takich, którzy zawodnicy nam się podobają, żeby tutaj trafili, jeżeli oczywiście damy radę. Thank you.
Na relacje zaprasza agencja kreatywna Macomedia. Kreatywność wspierana technologią.